Słuchacie radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Poradnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą, nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. No, Zakład Patologii Dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Minęła godzina 22 w pierwszym letnim Zakładzie Patologii Dźwięku. Wita się z wami Kazimierz Walkwasa. Minęła godzina 22 do północy. Słuchamy muzyki metalowej. Dziś jest pierwsza z tych dłuższych nocy w roku. Dłuższa od tej najkrótszej. Co prawda nieznacznie, ale dążymy już teraz powoli w stronę mroku. No i tak też będzie w Zakładzie Patologii Dźwięku. Jedziemy. Miałem dzisiaj wybraną piosenkę na początek audycji, ale później odkryłem, że jest to. W związku z tym, jak jest to, to w zakładzie na początek też będzie to.
to Cannibal Corpse, który zbliża się do nas wielkimi krokami. Wyda to oczywiście BMG, czyli Metal Blade Records. No i to trzeba na to jeszcze troszkę poczekać, no ale ten utwór już mamy. Notabene bardzo ładna okładka, która ten utwór promuje, gdzie porządni Amerykanie biorą sprawy w swoje ręce i za pomocą narzędzi mordują te hordy nieumarłych, które okupują ich świat. Tak, to zwłoki kanibala. Na początek dzisiejszego Zakładu Patologii Dźwięku to chyba nie była trudna zagadka. Każdy po 5 sekundach, jeśli jest wytrawnym słuchaczem tej audycji, wiedział, że to są po prostu kanibale. Okej. To teraz w Zakładzie Patologii Dźwięku będzie Immemorial, czyli zespół z Elbląga, który kiedyś istniał, działał, a teraz znowu istnieje i działa. Wracają z nową płytą. Za tydzień zapraszam na rozmowę z zespołem telefoniczną w Zakładzie Patologii Dźwięku. A tymczasem na zachętkę posłuchajmy tego, jak brzmi Rebirth. Czyli album, którym wracają po latach niebytu.
i memorial za tydzień w zakładzie patologii dźwięki w postaci rozmowy telefonicznej z Magdą Meger, czyli z wokalistką. A żeby dodać pikanterii, to powiem, że w pierwszym utworze gościnnie solóweczkę znany gitarzysta Elbląski wykonał, czyli mister Weird Insects. Tak więc za tydzień zapraszam. Sprawdźcie, jakiego to odrodzenia po latach doznał Immemorial, bo to naprawdę ho ho, albo jeszcze dłużej. No ale tak, znajomi z lat młodości wracają. No i wracają do zakładu patologii dźwięku. Choć Magda w międzyczasie tu i tam oczywiście grała i śpiewała. Teraz kolejny zespół z Polski, którego wydaje... A nie, przepraszam, co ja mówię? Z Portugalii. Z Portugalii. A to dobrze się składa, bo akurat mam jeszcze jeden zespół iberyjski, który rozgrzeje atmosferę do czerwoności. Ale zanim to, stąpmy do grobu, bo tam oto płonie bluźnierczy ogień, czyli Blasphemous Fire i Beneath the Darkness to jest ich album, który wydaje Greg, czyli Gods of War w lipcu za miesiąc i dwa dni, no ale już jest ten swąd grobu, który tak w zakładzie lubimy, więc gdy tylko go poczułem, to chciałem się nim z wami podzielić.
Tak więc powiem szczerze, że pod koniec zeszłego roku Greg obiecywał jakąś przerwę techniczną, ale ja nie zauważyłem jej, ale może po prostu nie śledzę zbyt mocno. Blasphemous Fire, kolejne wydawnictwo nadchodzące w Gods of War Production. I to nie jedyne, które już jest zapowiedziane i zbliża się, i tak chociażby jak i chociażby Sznur, który słuchaliśmy, i jak to się nazywało? Hell's Coronation. O, tego też słuchaliśmy sobie ostatnio w audycji. No dobrze, ale ja pozostałe obiecałem, że zostaniemy wśród iberyjskich krajów. Przeniesiemy się do Hiszpanii, a konkretnie do kraju Basków, bo tam jest Outrage, który właśnie wydał nową epkę. Katarakt się nazywa. Wyszła 6 czerwca. Okładka, myślę, że bardzo pasuje do tej muzyki, która się na niej znalazła. Nie wiem, czy kwas rozpuszczona, którą tu kwas rozpuszcza, to jest dobry opis tego, co się tu znalazło, ale muzyka mogłaby rzeczywiście sugerować, że tak się dzieje.
No tak, ci to są popaprańcy, ale tego zdążyli nas przyzwyczaić. Mam jeszcze popaprańców z Kanady i tak zastanawiam się, jak dozować wam te popapranie dzisiaj, którego dzisiaj trochę mam. Być może Kanadyjczyków jeszcze trochę wstrzymam, bo skoro mam zapowiedź lipcowego albumu Eternal Rot, którego też wyda Greg i Gods of War, no to jest prosta, nieskomplikowana, grobowa muzyka, więc może trochę odetchniemy przy niej. Albo raczej nie. Thank you.
Mówiłem, że prosta, łatwa, nieskomplikowana i brzydka i zgniła muzyka. To był Eternal Rot, który będzie nosił tytuł Moribund. No i już w lipcu, za miesiąc i dwa dni, nas czeka, jak zwykle, okładka narysowana tak samo, w tym samym stylu. I muzyka też w tym samym stylu, tak więc nic tu nie ma zaskoczenia. Teraz Kanadyjczycy będą już przeze mnie wspomniani. Ci Kanadyjczycy są wydawani przez Dark Descent Records, dobrze znaną słuchaczom zakładu wytwórnie ze Stanów Zjednoczonych. Wydaje ona dużo dobrej muzyki, niekoniecznie takiej prostej. I tak będzie Stantifaxat, czy jakoś tak. Playliście w każdym razie znajdziecie. Ich muzyka jest tak skomplikowana jak sama nazwa. Są z Ontario, z Kanady. No i zaproponuję wam początek i koniec ich albumu Hive Mind Narcosis, który trzeba przyznać, że jest bardzo pokręcony, jak nazwa zespołu i okładka, która tenże album zdobi i znalazła się na zapowiedzi dzisiejszej audycji. Tak więc zostawiam was z tą muzyką, a nazywają się jak się nazywają, a grają jak grają. Ale jest szansa, że wam się to spodoba, bo mi tak.
porąbane, co nie? No zresztą tak jak kariera Kanadyjczyków. Nie wiem, czy to oni też tym prądem poszli, bo w Stanach Zjednoczonych swego czasu dosyć popularne było nadawanie zespołom czy albumom takich nazw, których się nie da wymówić w żaden sposób. A ci grają już całkiem długo, bo ich pierwsza epka to 2011. W 2014 wydali swój debiutancki album. Później w 2017 kolejną epkę. No i dopiero teraz, w 2023 wydają swój drugi album Hive Mind, Narcosis. Ich nazwę znajdziecie na playliście dzisiejszego Zakładu Patologii Dźwięku. Zresztą tak jak wszystkich poprzednich. Znajdziecie też w przyszłości podcast tejże audycji oraz wszystkich innych. W międzyczasie na Mixcloud Zakładu Patologii Dźwięku trafiła audycja, którą zrobiłem z okazji 64. urodzin Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Drogi do metalu, gdzie wspólnie z kolegą Pawłem Rębaszem graliśmy muzykę zupełnie nie metalową, ale która doprowadziła do tego, że ten metal w końcu powstał. Te drogi były bardzo kręte, było ich wiele, no ale gdzieś w międzyczasie spotkały się w jednym czy w wielu punktach i eksplodowały tym. Czym dzisiaj jest ta muzyka, czym cieszy nasze uszy, no i czym lubimy, dlaczego spotykamy się w każdy czwartek tutaj od godziny 22 do 24. Dobra, to może jeszcze drobna chwila death metalu. Dlaczego nie? To Grecy, których chyba już słuchaliśmy. No, mam nadzieję, że pamiętacie. A jeśli nie, to warto, żebyście o nich pamiętali. Nazywają się jak to czytać? Nichton. Czton. Kurczę blade. Powiem szczerze, że od ostatniego razu mam cały czas problem z tym, jak to się czyta. W każdym razie album nazywa się Ermite. No i grają naprawdę rzetelny death metal.
czton. Czy chton, czy czton. Jakoś tak się nazywają. Są z Grecji i naprawdę nieźle jedą. Ich nazwę znajdziecie oczywiście na playliście Zakładu Patologii Dźwięku. Ermite to jest tytuł ich albumu. Wyszedł w maju tego roku. No naprawdę zacna rzecz. Tak strasznie leci ta muzyka i tak dużo płyt wychodzi, że pewna rzecz jakby zwróci na siebie moją uwagę. Nawet trafi to na playlistę Zakładu Patologii Dźwięku i to było. Znalazłem w końcu, ale szukałem, haha. I gdzieś tam, nie pamiętam, w kwietniu czy jakoś tak, w lutym, w marcu, znalazłem, że to poleciało. Od tamtej pory krążyło mi, że takie coś było. No i tam tylko fragment był, miało być więcej. Ale którzy to byli, kto to był, to nie mogłem odnaleźć. W końcu odnalazłem. Morat z Leszna, Death Metal, grają debiutancki album Centuries of Blindness, już jest. No to w takim razie słuchamy oldschoolowego grania prosto z Leszna.
Morat. Prosto z Leszna. Wielkopolska. Polecam. Sprawdźcie sobie ten zespół. Tutaj piszą, że Poznań. Okej. To teraz będzie Tortured Corpse. Śląski zespół, który już jakiś czas temu się odzywał do Zakładu Patologii Dźwięku. Debiutancka epia Rites of Pudrity and Death jest przykładem bardzo wstrętnego, zgniłego i najgorszego death metalu, jaki możecie sobie wyobrazić. Widzieliście na okładkach Cannibal Corpse i tym podobnych zespołów. To właśnie są oni. Oh,
dla prawdziwych fanów starych kanibali, nekrowor i tym podobnych rzeczy nagrane na żywo, ale rzeczywiście ma pewien ciekawy klimat. Okej, lecimy dalej z muzyką w dzisiejszym zakładzie patologii dźwięku. Cały czas się zastanawiam, przyznam, kogo zaprosić na nową sesję wywiadów i spotkań telefonicznych w większości w najbliższych audycjach latem, bo tutaj nie ma zmiłuj w zakładzie patologii dźwięku, okresu sezonu ogórkowego nie ma, wywiady się pojawiają latem, trzeba pracować. Jeśli ktoś ma jakieś dobre podpowiedzi, to można sugerować jak najbardziej. Ja przecież też całego świata i dźwięków nie ogarniam i nie wiem wszystko, co jest dobre. Na szczęście przypomniało mi się, że to było całkiem fajne. Nekus, włosko-niemiecki, taki death, doom, Sentinel Truin to wydaje z Kalifornii.
pora zmienić nutę w zakładzie patologii dźwięku, bo zostało nam jeszcze 22 minuty. To był włosko-niemiecki projekt Nectus. Bardzo ciekawy, polecam. Całość słuchaliśmy tego, ho ho, jeszcze dużo temu. Teraz będzie coś dla fanów nekromantii, której już nie ma. Przestała istnieć, no ale nie ma nekromantii, ale za to jest The Magus. No i tutaj myślę, że muzyki pełnego albumu jeszcze nie ma, na niego czekamy, ale już coś się zaczyna dziać.
de Magus. No dla tych wszystkich, którzy tęsknią za nekromantią, to właśnie taka nuta. No dobrze, pora kończyć dzisiejszy zakład patologii dźwięku. No i może tak właśnie zróbmy, że zakończymy w Peru, konkretnie w Limie, bo tu całkiem ciekawa nuta wypadła, co prawda ma już 2 lata, ale z Limy do Nawarmi nie jest tak blisko, więc ta nuta mogła chwilę iść. Nie wnosi nic nowego, jest to oldschoolowe granie, bardzo w stylu pierwszej połowy lat 90., ale lubię czasem się cofnąć do tych lat, szczególnie jeśli ktoś, Ameryka Południowa, ma zawsze w sobie ten żar. A ten żar w muzyce jest najważniejszy. Nazywają się Mephisto, są z Peru, z Limy. No i całkiem naprawdę nieźle grają. I z tą nutą was na dobranoc zostawiam. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. To był Zakład Patologii Dźwięku. Zapraszam za tydzień. Za tydzień przypominam spotkanie z Immemorial, elbląskim zespołem. A na dobranoc Peru i Mephisto.